Bardzo ważnym warunkiem przyjęcia się z ras jest oczywiście dobre przechowanie ich. Pąki powinny być uśpione, niewysuszone zrazy. Takie zrazy na pewno przyjmą się. Jest żywa, zieleniutka, piękna. Pączki też są uśpione, czyli przechowało się bardzo dobrze. Tu założyłem domek lęgowy, ale ponieważ jeszcze ptaki nie zaakceptowały go widocznie, bo nie ma, dlatego spokojnie tutaj wchodzę, bo tak bym nie szczepił, bo wiadomo, bym wystraszył. Skoro nie ma, mogę spokojnie przystąpić do szczepienia. Tu oczywiście muszę odciąć teraz ten konar bardzo ostrą piłeczką. Pamiętać trzeba o tym, żeby była bardzo ostra. O. Nawet nieraz trzeba dwa razy przyciąć, żeby było równiutkie ucięcie. Pięknie odcięło się. Zbędną gałązkę oczywiście odcinamy. Później to zabezpieczymy maścią. Już jest konar obcięty. Tu założę tylko jeden zraz. Bo zwykle to się zakłada jeden zraz z jednej strony, drugi z drugiej strony. Ale tu założę jeden zraz. Jestem pewien, że się przyjmie. Dlatego, że tak jak pokazywałem wcześniej, zrazy pięknie się przechowały. Także tu wybiorę odpowiedni zraz i założę jeden zraz. Konar został przycięty. Teraz zrobię nacięcie kory. Też ma być, powinno być jedno pociągnięcie i już jest kora nacięta. Delikatnie odchylamy korę. Tu. O. Proszę zobaczyć, jak pięknie odchodzi kora. Czyli świadczy to o tym, że soki już bardzo mocno prasują, ruszyły. Odcinamy dolną część. Jak widać, jest zieloniutkie, pięknie przechowało się. Ostrym scyzorykiem czy skalpelem też powinien być jeden ruch. Ścinamy oczko do dołu i tu jedno pociągnięcie. O, powinno być równiusieńko ucięte. Pamiętamy o tym, żeby nie dotykać miejsca tego odciętego palcami. Ani tu, ani tu. Ważne, żeby nie wnosić ani tłuszczu, ani w ogóle jakichś tam chorób grzybowych. Ja to zachowuję pełną, że tak powiem, pełną sterylność. Jestem pewien, że to się na pewno przyjmie. Tak zastrugany zraz wsuwamy za korę. O, śmiało doszedł, żeby tu nie było śladu tej ranki. O, pięknie wszedł, kora pięknie wchodzi. Bierzemy pasek foliowy, taki, który jest właśnie dociskowy. Chodzi o to, żeby to miejsce przecięcia dokładnie zasłonić, żeby nie odparowywało i żeby docisnąć zrazę do miazgi drewna. O. I przystępujemy do owinięcia, do obciśnięcia zrazy. Może to być nawet zwykła folia pocięta w paski, względnie taśma przylepna. Ja używam tych pasków albo folii. Tak zasłonięte
O, proszę bardzo. Żeby to się nie odkręciło, nie odpuściło, ja tnę na paski takie kawałki zwykłych rajstop, które są rozciągliwe i które doskonale dociskują i są dosłownie kilka miesięcy mogą być śmiało, bo trzeba pamiętać o tym, że jak już pojawią się listki, zazieleni się, trzeba to zawiązkę tą, jak i folię przeciąć, żeby uwolnić korę, która wiadomo rozrasta się. Śmiało, mocno, jak już jest założone, że przyłożone, mocno przyciśnięte. Teraz owijamy to kilkakrotnie, żeby mocno było dociśnięte. Żeby soki nie poszły na bok, tylko właśnie wzrast. Następnie przycinamy, zostawiamy dosłownie 2, 3, 4 oczka. Ja tu zostawiam, bo to jest bardzo silne, widzę piękne. Zostawiam 3 oczka, wystarczy swobodnie. Resztę odcinam. Zasmarowuję to maścią ogrodniczą, która doskonale zabezpiecza właśnie przed ulatnianiem się, odparowywaniem soków. Oczywiście jak i przed chorobami grzybowymi, przed deszczem, nic tu nie wsiąka, nic tu nie tego, nic dalej nie wychodzi, tylko wchodzi tu w naszą zrazę. I sukces jest gwarantowany. Nakładam tu jeszcze dodatkowy patyczek, który zapobiega przed ptakami, przed wyłamaniem oczywiście. Jak siądzie, to już nie siada na tym, bo to jest wyższe, dalsze, dalej i siada tu. I to też obowiązuje. O. I tak zostawiam ten patyczek. Trzeba pamiętać, bo zwykle, wiadomo, pod korą są ukryte pąki. I jak to wszystko, te, wszystkie te gałązki są poobcinane, to konar potrafi wybijać tu z tych pąków ukrytych pędy, które należy usuwać. Usuwać, żeby tylko szły soki w tą zrazę. Wtedy jest gwarantowany sukces.